Witam. Dzisiaj chciałam opowiedzieć o karcie cesarzowej. Tutaj proszę bardzo, karta cesarzowej. Tak, są różne trzy wersje tutaj. I co ja mogę powiedzieć o karcie cesarzowej? Cesarzowa jest bardzo pozytywną kartą. Jest to symbol takiego dostatku, obfitości, szczęścia, płodności, ogólnego stanu zadowolenia, tego, że możemy się cieszyć z tego, co mamy, cieszyć się z relacji, w jakiej jesteśmy, prawda? Jesteśmy generalnie szczęśliwi, zadowoleni i czego nam nie brakuje. Karta cesarzowa jest oczywiście kartą kobiecą, reprezentuje siły kobiece, kobiecość, taką naprawdę kobiecą, jeżeli miałaby reprezentować jakby jakąś konkretną kobietę, będzie to na pewno kobieta, która jest pewna siebie, zadowolona ze swojego życia, generalnie rzecz biorąc, niczego jej nie brakuje. Cóż więcej możemy powiedzieć o tej karcie? Ma również ona swoje cienie, jak większość kart w tarocie. Tym cieniem może być takie, jak to się mówi popularnie, jeżeli ktoś osiadł na laurach i nic nie robi, prawda? Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu też może symbolizować karta cesarzowej. Karta cesarzowej może symbolizować naszą partnerkę, tudzież matkę. Ponadto, cóż możemy powiedzieć? Jest to karta takiej obniżonej nieco aktywności, jakby cesarzowa jest tutaj ukazana jako osoba, która prawda siedzi na tronie, która jakby nie wykazuje jakiejś większej aktywności. Generalnie wszystko jakby raczej przychodzi do niej, prawda? Tak. Cóż jeszcze możemy powiedzieć więcej o karcie cesarzowej? Jeżeli karta cesarzowej symbolizuje jakieś miejsce, może to być nasz dom, będzie to miejsce, w którym generalnie czujemy się wygodnie, dlatego że karta cesarzowa jest też kartą takiej wygody, takiego poczucia, że jest nam dobrze. Jeżeli karta cesarzowa wychodzi w miłości, w rozkładach pytanych o miłość i na przykład jeżeli zapytamy, jak będzie wyglądała nasza miłość, wyjdzie nam karta cesarzowej, wiele osób interpretuje to tak, że jest to karta jakiejś osoby, prawda, która symbolizuje jakąś osobę. Mi się wydaje, według mnie, ja to interpretuję tak, że jest to karta takiego ogólnego zadowolenia, że jest nam dobrze i jesteśmy po prostu szczęśliwi. Coś jeszcze mogę powiedzieć. Kartę cesarzowej wiele osób afirmuje. Wiele, zwłaszcza pań, afirmuje kartę cesarzowej. Karta cesarzowa jest bardzo często ustawiana jako strażnik talii. I teraz, co ja myślę na ten temat? Generalnie ja uważam, że karta cesarzowa jest bardzo oczywiście pozytywna. Jednak czy warto afirmować tą kartę? Mi się wydaje osobiście, według mnie, wedle mojej opinii oczywiście, to jest jeszcze niższa karta. Ja bym, jeżeli już afirmowałabym i chciałabym jakby przyciągnąć jakąś energię jakiejś karty, niekoniecznie przyciągałabym kartę cesarzową, dlatego że ona jest kartą, która mi się kojarzy nieco z inną kartą w tarocie, kartą 9 kielichów, czyli jakby jest to takie spełnienie się, nawet można powiedzieć takie codzienne, takie, że jest nam dobrze, jest nam wygodnie. Jednak jeżeli już afirmować coś, ja bym jednak afirmowała coś z większą pełnią, większą mocą. Tak. Czy ustawiałabym kartę cesarzową jako strażnika talii? Też raczej nie. Chciałabym jednak afirmować coś z większą mocą. Tak. Choć oczywiście karta cesarzowej ma dużą moc, to jest taka karta mamusia
I generalnie rzecz biorąc, jak najbardziej nie powinniśmy się smucić, kiedy ona wychodzi w naszych rozkładach. Powinniśmy być zadowoleni. To jest karta zadowolenia. Tak. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo.